Właśnie taka kolej szerokotorowa okazuje się doskonałą alternatywą, kiedy na polskich drogach robi się coraz tłoczniej, a nieustający rozwój wzmaga potrzebę transportu różnorodnych ładunków. Przesłanki powstania kolei szerokotorowej w Polsce mają swoje początki już w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy zachodziła potrzeba dostarczania rud, głównie rudy żelaza do kombinatu metalurgicznego Huta Katowice. Kolej szerokotorowa, bo o niej mowa, to wynalazek, który znacząco różni się od powszechnie znanych linii kolejowych. Wszyscy wiemy, że kolej to jest ekologiczny środek transportu. Dla porównania można powiedzieć, że jeden nasz pociąg PKP LHS to nawet 180 tirów. LHS jest o tyle specyficzną linią, że w przeciwieństwie do pozostałych linii w Polsce, gdzie rozstaw szyn, czyli prześwit toru, wynosi 1435 mm, na LHS-ie jest to 1520, więc jest to ta szerokość, którą posiadają również wszystkie kraje dawnego Związku Radzieckiego, czyli Wspólnoty Niepodległych Państw, a to daje możliwości przewożenia towarów bez przeładunku poprzez cały były Związek Radziecki, a więc umożliwia też poprzez linię transsyberyjską, magistralę transsyberyjską docieranie aż do Chin. Jako że potrzeba jest matką wynalazku, tak właśnie było i w tym temacie. Cóż, linia została budowana, oddana do eksploatacji w grudniu 1979 roku, no i ciągle się rozwija. Linia ma prawie 400 km, zaczyna się oczywiście na granicy w Hrubieszowie, kończy w Sławkowie. Najbliższy oddział takiej właśnie kolei szerokotorowej w województwie śląskim znajduje się w Sławkowie. Stacja Sławków, czyli końcowa stacja linii hutniczej szerokotorowej, jest to stacja, która realizuje najwięcej przewozów po linii. 75% naszych przewozów to towary przyjeżdżające i wyjeżdżające ze Sławkowa. W Sławkowie zlokalizowane są dwa terminale gazowe oraz jeden z największych terminali kontenerowych, Euroterminal Sławków. Na stacji Sławków i na bocznicach naszych możemy przeładować każdy towar w relacji wagon-wagon, wagon-samochód. Mamy również place składowe, magazyny, gdzie możemy przechowywać te towary dla klientów. Atrakcyjność transportu szerokotorowego powoduje jej nieustający rozwój i poszerzanie zasięgu. Możemy powiedzieć, otóż dokładamy starań, żeby pociągi nie zatrzymywały się pod semaforami, a więc ruch na naszej linii przebiega w taki sposób, że jeżeli zdarzy się postój pociągu, to tylko na stacji. To zapewnia też bezpieczeństwo towarów i uniemożliwia dewastację, co się zdarza niestety, gdy pociągi długo są zatrzymywane pod semaforami. Transportujemy przeróżne towary, towary masowe, drobnicowe, kontenery, można również naczepy samochodowe przesyłać, płynne. Taki dalekosiężny sąsiad jest dla naszego miasta bardzo korzystnym aspektem. Ciągle tutaj modernizujemy tą linię i chcemy, żeby jak najefektywniej przewozić te towary. To na pewno daje takie korzyści, że skoro im większa ilość towarów przewożona jest koleją, tym mniej obciążone są polskie drogi. Docierając do granicy z Ukrainą w tym przypadku, już wtedy możemy dotrzeć wszędzie tam, gdzie sięga szeroki tor, więc cały wschód Europy z Chinami włącznie. Według różnych źródeł czas pokonania drogi z Chin, to też oczywiście szerokie pojęcie, bo Chiny to jest ogromny kraj, sięga około 13-14 dni, natomiast podróż morska to jest minimum 33 dni. Oczywiście z transportem lotniczym nie możemy się tutaj porównywać, no ale to trzeba wziąć też pod uwagę skalę problemu. Transportem lotniczym trudno nadawać przesyłki całokontenerowe ze względu na gabaryt i masę tego przesyłanego towaru. Mamy tutaj niezaprzeczalne atuty, ponieważ do tej pory każdy transport ze wschodu musiał się kończyć w jakimś terminalu przeładunkowym. Tutaj na przykład jakieś Małaszewicze czy inny tego typu obiekt i praktycznie od tego momentu przez całą Polskę albo jakimś transportem samochodowym, albo transportem kolejowym. A tutaj docieramy w środek aglomeracji śląskiej praktycznie z towarem ze wschodu Europy. Więc szerokie tory to także szerokie perspektywy rozwojowe, co napawa optymizmem i jeszcze silniej wzmacnia fakt, iż zrównoważone miasto Siewierz-Jeziorna ma doskonałą lokalizację z rozwijającymi się możliwościami na miarę potrzeb XXI wieku.